Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali. Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć. Jak długo mają pośród siebie Pana młodego? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina. Nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Twojej umiłowanej oblubinicy Maryi. Przyjdź, abyśmy byli jak nowy bukłak i otrzymali nowe wino. Twojej miłości i nauki Jezusa. Przyjdź z darem pokory, posłuszeństwa, oddania się Tobie, uległości Twojemu głosowi. Maria, Maria, malasza, lachamor, i wacham, lachenon, i la hashal, i Kilka słów na temat dzisiejszej liturgii Słowa. E, może dzisiaj tak ogólnie, nie zatrzymując się nad jednym tylko tekstem, ale nad wszystkimi, a jednocześnie e, skupiając się na według mnie najważniejszych fragmentach całej tej liturgii, pierwszego czytania, psalmu, Ewangelii. Saul po zwycięstwie nad Amalekitami, zamiast obłożyć klątwą całą zdobyć i ją zniszczyć, to zabrał dużą część dla siebie, dla ludu. Część tego została zniszczona, część miała być ofiarowana też Bogu, ale Bóg tego nie chciał. Dlatego Samuel mówi, źle postąpiłeś do Saula, dlaczego nie chciałeś być posłuszny głosowi Pana. Dlaczego nie jesteś uległy Panu? On się bronił, że jest. Ale Samuel powiedział, nieprawda, tak nie jest. Uległeś tej postawie bycia krąbnym, Zgardziłeś Bogiem. Stałeś się jakby wróżbitą, jakby wawochwalcą przez to. Niestety spotka Cię kara odrzucenia. Bóg Cię odrzucił. Dlatego, że Saul odrzucił Boga. Nie chciał się nawrócić, dlatego Bóg go odrzucił. Przerażające jest to, że można być odrzuconym przez Boga, ale nie ma w tym żadnej Winy Boga, niesprawiedliwości ze strony Boga jest wina, niesprawiedliwość, nieprawość człowieka. Więc trzeba, abyśmy trwali bojaźni przed naszym Panem, aby nikogo z nas nie odrzucił Pan. Żegnijmy się wszelkiej postawy oporu wobec woli Boga, nieposłuszeństwa, gąbności, zatwardziałości. Niech będzie postawa, która jest postawą najlepszą postawa Samuela. Odrzućmy postawę Saula, który zbuntował się przeciwko Bogu, a naśladujmy Samuela, który przyjmował we wszystkim wolę Boga, która jest taka e, pełna błogosławieństwa dla człowieka, który ją przyjmuje. Wola Boża jest słodka. Opór wobec woli Bożej jest gorzki. I psalm 50, szczególnie werset Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje. Tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. A więc nieuczciwi, nieprawi, nie ujrzą Bożego zbawienia. Ci, którzy nie składają ofiary dziękczynnej Bogu, albo składają ofiarę Demonom przecież obrażają Boga, a my chcemy składać dziękczynną ofiarę z naszego życia, biorąc w dziękczynnej ofierze miłości Jezusa, czyli Mszy świętej, jednocząc nasze małe ofiarki z wielką, doskonałą, piękną ofiarą Jezusa, a przez to oddamy cześć Ojcu. I ze przed Ewangelią. O tym, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, że Słowo Boże osądza nasze pragnienia i myśli naszych serc, bo nasze serce ciągle myśli, są różne myśli. Czy te myśli są miłe Bogu? Czy te pragnienia są dobre? Słowo Boże osądzi nas. Będzie to sąd sprawiedliwy, surowy, ale jednocześnie miłosierny dla tych, którzy byli miłosierni. A więc miejmy myśli dobre, myślmy po Bożemu. Jak często to słyszymy słowa Pana, nie myśl po ludzku, ale po Bożemu, po Jezusowemu myślmy. Miejmy myśli Jezusowe, dobre, dobre pragnienia, rzekając się wszelkich złych, wszelkich nieprawych, światowych, próżnych, nieczystych, pysznych, gniewliwych czy mściwych. I Ewangelia, która mówi o tym, żeby być dobrym, nowym bukłakiem, którym jest młode wino. Czyli zerwać ze starym, grzesznym, pysznym życiem, już nie być starym bukłakiem. Nie mieć w sobie starego wina, grzesznego, pogańskiego życia, bezbożnego, pełnego zuchwałości. I nieposłuszeństwa Bogu. Niech będzie w nas młode wino poddania się pokory, posłuszeństwa, jak słyszeliśmy to w związku z pierwszym czytaniem, miłości, zawierzenia, modlitwy. Niech, niech to młode wino będzie w nas, Minu, wino nauki też Pana, Jego Ewangelii, wino Jego miłości, Jego Ducha. To wino niech będzie w nas. Niech będziemy. Niech właśnie będziemy, niech staniemy się nowymi Bukłakami. Niech Pan nas odnowi, tak, żeby mógł powiedzieć: Jesteś nowym Bukłakiem, odnowiłem Cię. Dlatego nowa nauka, którą daje nam Pan, może być wlana w nas, dana nam. My jesteśmy gotowi, przygotowani, oczyszczeni, obmyci, uświęceni. Oby tak było. Oby każdy znak, każdy z nas, miał na sobie, na swoim sercu znak. Jestem nowym bukłakiem Pana. Jest we mnie Jego młode wino. I nie chcę być starym sukniem grzechowym, ale nowym, surowym suknem nauki mojego Pana. Czyli przyjmuję naukę Pana, staje się nowym suknem. Kto odrzuca naukę Pana, dalej jest starym suknem grzechowym. Wiadomo, że nie można łączyć Chrystusa z diabłem. Nie można żyć własce jednocześnie w grzechu. Nie można kochać tego, co Bóg nienawidzi, a jednocześnie udawać, że kocham Boga. Więc nowe sukno, nowa miłość do Jezusa, do Boga mojego, miłość do Jego nauki, życie w Jego łasce. To nowe sukno, w którym mogę się stać, a może już nim jestem.